Jesteśmy na interwencji w okolicach Poznania. Mieliśmy tutaj przyjechać, żeby odebrać 3 konie, zabezpieczyć 10 świń. Mamy oczywiście wszystkie decyzje weterynarza powiatowego i tak dalej. Przyjeżdżamy, zwierząt nie ma psa, starszej akity. No, wszystkie zwierzęta pan zdążył wywieźć. Teraz nam powiedział, że sprzedał świnie. To było 10 chorych świń. Najprawdopodobniej chorych. Najprawdopodobniej chorych, no ale jeżeli leżały, a nie stały, to możemy się domyślać. Decyzja była taka, a nie inna. I teraz czym to może grozić, dziewczynę? No tak naprawdę wprowadzenie do obrotu świń o nieznanym pochodzeniu, bo pan nie ma dokumentów, także świnie są nieznanego pochodzenia, nie wiadomo jakie mają za sobą choroby. Może spowodować epidemię, może spowodować choroby, zależy gdzie pan je umieścił. Pan twierdzi, że je sprzedał, na co nie posiada żadnych dokumentów. I powiedział, że na rzeź. I powiedział, że poszły na rzeź, czyli zostały tak naprawdę wprowadzone do obrotu i przekazane jakby do jedzenia dla ludzi. No jest Będziemy to sprawdzać. Tak, jest to niedopuszczalne, nie ma na to żadnych dokumentów. Chodźcie, pokażemy wam kawałeczek, dobrze? Jak tutaj wygląda, żebyście zobaczyli, jak wygląda polskie gospodarstwo. Proszę bardzo. Jesteśmy kilka... żywione właśnie. Proszę bardzo, właśnie to jest jedzenie. Proszę bardzo, dla świń. Woda z larwami. Tak. Tutaj jest woda. Ja wam pokażę dalej, zobaczcie, to jest woda pitna. Tutaj jest szynka, którą wcześniej wyłowiłyśmy z tej wody tutaj. Ale pan, słuchajcie, ma nadzieję, że kiedyś wygra w totolotka. Zobaczcie, ile tutaj jest kuponów.